Witam panie prezesie, panie marszałku, panie wojewodo, szanowni państwo parlamentarzyści, wielce szanowni państwo. Czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to dobry czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dziś jest Unia. Jakimi kieruje się wartościami, czy respektuje zasady wskazane przez ojców założycieli Konrada Adenauera, Alcide de Gasperi, Roberta Schumana. Chodzi o poszanowanie suwerenności i tożsamości państw członkowskich, chodzi o przestrzeganie zasad solidarności i pomocniczości, na których ufundowana została Unia Europejska. Przypomnijmy też sobie, jaki Europie o wielkich polskich tradycjach parlamentarnych i właśnie unijnych. W ubiegłym roku świętowaliśmy 550-lecie parlamentaryzmu polskiego. Ten rok decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony został rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia. Stańmy wobec dzisiejszych wyzwań uzbrojeni duchem tych naszych wielkich tradycji parlamentarnych i unijnych. Tradycji, które chcemy kontynuować. My, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, po co idziemy do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, o co reprezentacja polska ma walczyć, o co zabiegać. Chcemy silnej Polski w silnej, zjednoczonej Unii Europejskiej. Chcemy jednak zreformowania Unii Europejskiej. Chcemy jej odnowy. Wiemy, że Europa musi się zmienić, musi powrócić do swych korzeni, do klasycznych greckich, rzymskich, do korzeni chrześcijańskich przede wszystkim, które budowały ją przez wieki. Musi wrócić do zasad, które legły u jej podstaw. Święty Jan Paweł II, na którego tak chętnie dziś powołuję się polityce opozycji, w polskim Sejmie wskazywał nam, że nową jedność Europy winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały. Ma być to bowiem wielka wspólnota ducha. Ale o tym dzisiejsza opozycja niestety nie pamięta. Unia Europejska może się jednak rozwijać tylko wtedy, kiedy będzie wspólnotą ojczyzn, kiedy będzie cenić bogactwo różnorodności poszczególnych narodów, poszczególnych krajów członkowskich, kiedy będzie wreszcie cenić swoją własną tożsamość. Wielu dzisiejszych przedstawicieli Unii wyrzeka się tego, wyrzeka się tej przeszłości, wyrzeka się, chcą oni kształtować rzeczywistość ziemską i rzeczywistość społeczną, tak jakby Boga nie było. Ten sekularyzowany, lewacki liberalizm, w którym nie wolno odwoływać się do wskazań religii, do jej świąt, jest nowym totalitaryzmem, tym niebezpieczniejszym, że wprowadzonym pod fałszywymi hasłami tolerancji i równouprawnienia. Dziś w imię politycznej tożsamości tłamsi się wolność słowa i sumienia, a życie Europejczyków podlega coraz większej kontroli i mieliśmy tutaj jeden z wielu przykładów ostatnio, czyli Akta II. W realizacji wielkiego projektu multikulturalizmu oczekuje się od nas, od Europejczyków, abyśmy się wyrzekli własnej tożsamości, abyśmy wspierali kolonizację naszych ziem. Świadomie wspiera się ideologie uderzające w rodzinę, tradycję, kościół, religię. W przywiązaniu do tożsamości narodowej społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności Polski, widzi się niebezpieczny, zgubny nacjonalizm. W Polsce przyczyniają się do tego, niestety, z przykrością należy stwierdzić, politycy opozycji, dodatkowo oskarżający swój własny kraj o wymyślone antydemokratyczne praktyki. I cóż osiągnęli ci słudzy obcych dworów, zachęcający, by ingerować w polskie sprawy, a to, że dziś każdy czuje się uprawniony do pouczania Polaków, do wtrącania się w nasze polskie wewnętrzne sprawy. Trzeba przeciwdziałać temu niszczeniu wizerunkowi Polski, trzeba też przeciwdziałać lewackiej robocie obracania europejskiej tożsamości w niwecz. Mam taki ulubiony cytat z pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ja już go kiedyś cytowałam publicznie i choć jest z nami, zacytuję jeszcze raz. Europa przeżywa głęboki kryzys wartości. To aksjologiczne zagubienie wynika z odchodzenia od Boga, z pysznego urojenia, że człowiek może dać sobie radę bez Niego. Współcześni inżynierowie dusz nie chcą pamiętać, kim byli ojcowie założyciele zjednoczonej Europy.
usiłują wymazać z ponowoczesnej świadomości zbiorowej wiedzę o ich formacji duchowej. To jest droga donikąd, bo tak jak do powstania Zjednoczonej Europy mogła prowadzić jedynie chrześcijańska myśl polityczna, tak tylko inspirowane nią koncepcje mogą zaowocować rzeczywistą reformą Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, czeka nas trudna walka, ale jesteśmy przekonani, że będziemy mieć za sobą poparcie społeczeństwa polskiego. Odwołujemy się bowiem do takich tradycji, które realnie tworzą polską wspólnotę. To jest przede wszystkim rodzina dziś tak zagrożona. To jest Kościół jako nośnik systemu wartości jedynego tak znanego i uznanego w Polsce. To są prawdziwe wartości europejskie, wyrażające się w symbolice flagi unijnej, której twórca przyznawał, że inspiracją było dla niego wieniec z 12 gwiazd nad głową Maryi z Apokalipsy świętego Jana. I o których myślał święty Jan Paweł II, mówiąc od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczynając procesy beatyfikacyjne ojców założycieli Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. Ojców założycieli, których drogą do świętości była praca, polityczna praca na rzecz dobra wspólnego. Szanowni Państwo, warto na nas głosować. Wiemy, że w Europarlamencie stworzymy mocną drużynę, którą połączy program, pragnienie, by Polska była silna i zamożna, sprawiedliwa i solidarna, nowoczesna i dumna ze swej historii i dziedzictwa. Takie, to też powtórzę jednak, bo to jest dla mnie taki wyznacznik też mojej drogi politycznej. Takie marzenie miał prezydent Lech Kaczyński, bo taka Polska była celem jego życia. Te marzenia mogą się spełnić na tej drodze. Zrobiliśmy już wiele, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia. I aby móc kontynuować te prace, zmieniać Polskę, zmieniać Lubelszczyznę, zmieniać Europę, musimy wygrać wybory europejskie. Dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia i zaangażowania, tak aby zwyciężyć, aby zwyciężyć dla Polski, aby zwyciężyć dla silnej Lubelszczyzny. Dziękuję bardzo.